Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj kontynuacja trasy z Piotrkowa. Wyruszamy z mostu na Pielicy w Sulejowie. Ponieważ ostatnio strasznie dużo gadałam, a mało jeździłam, to dzisiaj odmiana. Będzie jeżdżenie, mniej gadania. Dzisiaj też będą skarby, ale nie sztuki, a natury. Trasa oczywiście będzie w linku pod filmem. Dzisiaj w drogę wyruszam z moim tatą, Piotrem. To jemu zawdzięczam rowerowego bakcyla. To on mnie wszystkiego, co wiem o rowerach, nauczył i uczy dalej. A przede wszystkim to on nauczył mnie miłości do tego niesamowitego wynalazku. Wynalazku doskonałego do roweru. Dzisiejsza trasa będzie pętelką wokół Pilicy. To będzie około 33 km. Ale połowa tej drogi będzie po lasach i będzie sporo po piachach. Więc na gravelu się to da przejechać, ale w niektórych odcinkach trochę wytrzęsie. Ja dzisiaj jadę na moim drugim rowerze, na grubszych oponach i z amortyzatorami. Ta droga to moja pierwsza propozycja trasy z Sulejowa. Jeśli chcecie wpaść na jeden dzień bez noclegu, to wychodzi to mniej więcej tak. 15 km z Piotrkowa do Sulejowa. Około 32-33 km ta trasa, ta pętelka, no i potem 15 km powrót do Piotrkowa na pociąg. Całość więc wychodzi około 63-64 km. No więc taka trasa raczej na luzie do zrobienia w jeden dzień. A po drodze można popływać w Pilicy, bo co rusz są tu dzikie plaże. Ładnie. Kolejną trasą, jaką planuję dla Was przygotować w filmiku, jest trasa Sulejowa, taka pętla wokół Zalewu Sulejowskiego z przejazdem przez Tamę w Smardzewicach. To by wychodziło wtedy około 60 km, to jest super trasa, bardzo ciekawa. No i ten przejazd przez Tamę w Smardzewicach też robi wrażenie. Drugą taką trasą, którą będę chciała Wam przygotować, jest wypad na przystań i na plażę w Bronisławowie. To chyba około 30 km będzie. Jeszcze nie wiem, co wybiorę, zależy dużo od pogody i od moich zobowiązań w Warszawie. Najgorzej się zatrzymać w piachu. No zobaczymy, ale tych ścieżek tutaj jest sporo. Jesteśmy w pierwszym miejscu, które na tej trasie chcę Wam pokazać. Niesamowite są te malownicze zakola Pilicy i piaskowe skarpy. To jedno z tych miejsc, do których regularnie wracam. Świetny wąwóz. Cisza, spokój. No to jedziemy dalej. Piachy, piachy, piachy. Oboje z tatą jedziemy na oponach Continental Racing CX i bardzo je polecam. Są naprawdę świetnym konsensusem pomiędzy skutecznością w terenie, a niskimi oporami otoczenia. Ja nie jeżdżę tak ostro MTB, więc te opony są dla mnie po prostu doskonałe. Na piachach trzymają bardzo dobrze, a na rozjazdach są relatywnie szybkie. Także polecam. Dojeżdżamy do wsi Zygmuntów.
Wieś dotknęła straszna tragedia. Była ona w latach wojny bazą partyzantów Gwardii Ludowej i AK. No i 30 listopada 1944 roku wkroczyło tu gestapo i dalej możecie się domyśleć, co się wydarzyło. Dla ciekawych w opisie filmiku zamieszczę link do artykułu o tym wydarzeniu. Czy wiecie, że Pilica to ósma pod względem długości rzeka w Polsce? W latach 70. utworzono na niej zbiornik Zalew Sulejowski. No trochę to Pilicę odmieniło, ale jest rzeką wspaniałą. Na całej swojej długości ma nieregulowany brzeg. Wciąż jest w związku z tym piękna, dzika i malownicza. I dojechaliśmy. Małpi Mostek, zwany też Bobrowym Mostem, znajduje się we wsi Trzymorgi w gminie Ręczno. To naprawdę długi i naprawdę wysoki mostek, więc jeśli macie lęk wysokości, lepiej przeprawić się przez rzekę. Da się. Też to z tatą wytestowaliśmy. Zdjęcie, które teraz widzicie, jest z września minionego roku. Ale też bądźcie ostrożni. Pilica co prawda no, jest osłabiona przez Zalew Sulejowski, ale wciąż potrafi zaskoczyć. Po zimie są małe uszkodzenia w mostku. Jedno przęsło przegniło zupełnie, więc w tym miejscu naprawdę buja i brak podparcia. Ja za bardzo strachliwa nie jestem, ale na tym odcinku ciśnienie mi trochę, muszę przyznać, podskoczyło. A trzeba jeszcze dodać, że rower niósł mi tata. No to do przodu trzeba iść. Tam miałam Pietra na tych przegniłych tych. Nie? Normalnie. Nie było lekko, ale daliśmy radę. Wszystko dzięki tacie. Ruszamy dalej w stronę Sulejowa. Te szutrówki w lesie wyglądają wygodnie, ale są dość kamieniste i trochę na nich trzęsie. Jedziemy wzdłuż Pilicy, a zaraz pokażę Wam niesamowite miejsce. Niesamowite jezioro,
które mieści się w starym kamieniołomie. Błękitna, przejrzysta woda, strome, urwiste zbocze. To jezioro, które znajduje się na terenie zakładów przemysłu wapienniczego w Sulejowie. Kamerka tak ładnie mi pokaże tych skarb tam. No bo to trzeba podjechać z tej drugiej strony. Nie wiem, czy wiecie, ale to jeden z trzech największych kamieniołomów w Polsce. A to jezioro tutaj jest naprawdę zjawiskowe i może akurat teraz nie pokazuję go wam z najpiękniejszej strony. Gdybyście się kiedyś zastanawiali, gdzie są wichrowe wzgórza, to one są tutaj, w Sulejowie. Jadę szukać Heathcliffa. Serdecznie wam dziękuję za kolejną wspólną trasę. Mam nadzieję, że wam się te wszystkie miejsca podobały. Tutaj jest jeszcze mnóstwo tras, które warto pokazać i o których będę chciała wam opowiedzieć, ale to w kolejnych filmikach. Jak tylko będę tutaj przejeżdżała, będę się starała odsłaniać przed wami kolejne ciekawe zakątki tego miejsca. Dlaczego tutaj? No dlatego, że po pierwsze znam to miejsce, po drugie dlatego, że jest w centrum Polski i w miarę mniej więcej wszyscy mają tutaj jako taki dojazd. Tymczasem trzymajcie się zdrowo, do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa, pa.